saw a long ship made of the claws of dead men. The wraiths drove everyone to the shore. My daughter, too. No man who meets the hunt returns to this world. I returned. Siemaneczko, witam serdecznie z tej strony Turbo Ciechu i zapraszam do drugiego odcinka Wiedźmina 3. Jest to gameplay oczywiście z PS4, tak jak mówiłem wcześniej. Pierwszy odcinek, no to był raczej prolog, wprowadzenie. Kaer Morhen. Historia się zaczęła. Fabułę, czas oczywiście gonić dalej. Też go przynajmniej automatycznie się... Gdy jedziesz drogą, przytrzymaj, aby automatycznie nią podążać. Aha, a, czyli taki autopilot, tak? Tak blisko wsi, kurwa, jak z samolotem normalnie. Pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ułatwienie, jeżeli chcemy sobie odpocząć. Może to przez wojnę. Zobaczcie, jak to wygląda. A kurwa, teraz na tym nacisnąłem. Potwory czasem od tego wariują. O. Jedziemy, możemy się rozglądać. Świetna sprawa. I wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Zbliża się do wioski. Zachowuj się. No dobrze, wiem o tym, bo ludzie zaraz powiedzą: o, Wiedźmin, kurwa, brutal, jak pierdolę, rozbójnik. Dobra, mamy tablice ogłoszeniowe, czyli to, co było w Wiedźminie 1 i 2 oczywiście, czyli możemy zadania poboczne brać i oczywiście zrobię to jak najbardziej. Przytrzymuję X i sobie, o, proszę bardzo, jedzie. Kurwa, tempomat włączony i... O. Dobra, zaparkujmy konia. Tak jest. Dobra, wstawka filmowa. Oczywiście wstawki filmowe są najładniejsze, jak to w grach. Już jeden błąd zauważyłem. Jak pas od... do tych, co przytrzymuje nogi... prześwitywał przez siodło. Ale to nic, to jest tylko szczegół. Są tylko szczegóły, które nie psują całej... Kurwa, gry, fabuły, tej historii. Fucking shit. Wiedźmin 3. Gówna psiego. Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko her. Temerskie lilki. No właśnie, temerskie. Też tak chciałem powiedzieć. Tarcza temerska. Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. No. Nilfgaard niestety wygrał wojnę. Po moim trupie. No nie ma problemu. Zaraz coś się tobą zajmie. No i co to robić, nie? Tylko pić alkohol, nie? Piękna pogoda. Oj tam, kurwa. Konsol wtedy nie było. Więc chlali. Wiedźminie. A raczej. Ten jaki wytytułowany, raczej wygląda jakby po prostu narysowane wszystko na... Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ale jacy niewdzięczni w ogóle. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. No, zajebiście, proszę. Na koszt firmy. Aha, przejście do handlu. Spoko, ale... Szukam pewnej kobiety. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. No raczej, bo jest pewnie nietypowa. Ciężko, nie ma białych włosów. Ani siwych, jak widzimy. Może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. No, czyli się pobawimy w detektywa. Dobra. Spory turch macie. Niezły ruch tu macie. No pewnie, to najlepsza restauracja.
Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każden zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Czyli McDonald's hotela. I co? Owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. A to jesteśmy w czasach wojny. Dobra. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. Kurde. I kontrakt. No to peszek. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. No raczej, no Wiedźmin nie robił polowań przecież na potwory za darmo. Dobra, pokaż co pokaż, masz. Tam masz za szynkwasem. Szynkwas, jakie słowo w ogóle. Dobrze. To są rzeczy do kupienia. Nie, alkoholu to nie będziemy. Żołądkowa, mocna. Proszę, kurwa, sam alkohol. Spirytus, a jak? Spirytus? Kurwa, nieźle się to bawią. Cytrynówka, kurde, to na studiach się piło. Wiśnióweczka? Naleweczka? Alkahest. Nie wiem, co to jest. Składnik alchemiczny. O, to bym wziął. Ale wiecie co, mam mało na razie kasy. Więc chyba nie ma sensu. Nie ma sensu. Jak na razie nie. Dobra, dzięki. To wszystko. Dzięki, to wszystko. Dobra. Jakie maluneczki? To jest McDonald's w czasach średniowiecza. Nie, to nie wiem, kurwa, raczej barwarka. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Już zwrócili uwagę. Już zauważyli, że to Wiedźmin, nie? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli. Dobra, porozmawiamy z chłopem. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Przepraszam. Podejdź przy błędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. A, właśnie. I możemy... To samo było w dwójce i w jedynce też. Możemy używać znaku, żeby zmusić do rozmowy. Spróbujemy. Dalej, ale już. Była tu kobieta... Bo to można wyćwiczyć. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Radobor? Kto to jest Radobor? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Jakie kurwa oczy ma jak kot. Przeszczepione. Ta, przecież to oni zmutowani są. Ustaw nas, gadać z tobą nie będzie. Dobra, to spierdalaj, kurwa. Utnę ci język później, cham jeden. Cham chłop. Dobra, pogadajmy teraz z następnymi chłopami. Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Tempek? No pewnie, aż zrezygnował. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurtskiej. No widać, już inaczej ubrany, elegancko mówi. Zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny. A czemu on tak powiedział? Zaraz się dowiemy. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Ty? Za te ostatnie ręczy osobiste. Rozpędzana kula. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. No tak, uczony. Rzeczywiście, fakty. Jasne. Dobra, zapytajmy się. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość.
Niejednemu władcy ta kość stanęła w gardle. To nie w prawda, dupie chyba. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Dokładnie. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. To jasne. A co tu robisz, koleżko? Spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Ale dureń. Co za... Kurwa... Ciotmen pieprzony. Chcę wojnę zobaczyć, żeby opisać o swojej książce. No, jebany. Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. No właśnie. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabije cię pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Oczywiście. Niby czemu? Jestem cywilem, bezstronny. No i co z tego? Buty. Co? Zarżnie cię dla butów. Dobrze, Pacio, dobra. Muszę iść, bywaj. Nic nie. Czekaj, tak... Wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? A co to jest? Nie, nie mam czasu się uczyć. W gwinta, tak? Kiedy to naprawdę proste. No to jak będzie? Zagrajmy. Dobra, skurwa, no, no spoko. Niech będzie. Sumie, czemu nie? A co to jest gwint w ogóle? Wybornie. Już ci tłumaczę zasady. To będę, kurwa, na gwincie jakieś sztuczki robił? Okej, okay, zaczynasz jako pierwszy. Tylko o co tu... na początku odbierasz 10 kart, muszą ci one wystarczyć do końca rozgrywki. Nie będziesz od kart, więc dysponuj nimi rozważnie. Spoko, o, mamy taką gierkę. Aha, czyli wybieramy najpotężniejsze postacie, żeby wygrały przeciwko, dobra. Dobrze, dobrze. Okej. Dobra, dobra, bo dobra, dobra. Tu znajduje się pole bitwy. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało długo. Your turn, Witcher. Użyj zdolności dowódcy. Fall test. Kurwa. Ciotmen. Co, już ruch przeciwnika? Dobra, dobra, to mój ruch. Dobrze. O, aha, to tak, dobra. Fajne. A kurwa, jebany. Dobra, teraz tak. Jeżeli chodzi o... Widzę łuczników, no to mamy kuszników, tak? Czyli tak, tu nie możemy. Weźmy maga. I teraz weźmiemy... walczących. No mamy potężniejszych w sumie, tak? No to wygląda. Dobra. Okej. To samo wychodzi. 2, 4, 1, 5. 6, 6. Skurwysyn ma jazdę konną. No tego nie mam. Dobra, to zróbmy w takim razie w ten sposób. Spasował przeciwnik. Dobra, umocnimy linię strzelecką. Tak jest. Okej. Mamy deszcz. Nie wiem, co to znaczyło w ogóle, ale spoko. Kurwa, fajne to jest.
Gra kończy się, gdy jeden gracz straci oba żetony. Grałeś tę rundę. Spoko. Kurwa, jeszcze druga runda. No dobra, trudno, no to. Okej. Okay. Porażka, no nie no. W ogóle nie wiem, o co tu chodzi. Dziękuję za grę. To nie jest gra dla każdego. Wymaga analitycznego umysłu. Co jest? Jakbyś kiedyś był kurwa, jaki ważny, chciał zagrać z prawdziwym mistrzem. Nie powiem kogo. Stiepana. Niby proszę. Lepiej nie, bo może to wziąć. A w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Wiedźmin jaki w ogóle polubowny. I teraz zapytaj dalej o podróżnych. Genter Odim, porozmawiaj. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresnym i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Przejdźmy do rzeczy. Poprawi mi się, kiedy już nie jestem alkoholikiem, nie piję. Nędznie wyglądasz. To tylko kropelka na humor. Któż by umarł od malutkiego szlapsinika? Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? No proszę, czyli wiadomo, wie o kogo. A jednak kurwa się napije, no. Musiał skusić Geralda, no. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Te. Skąd znasz Yennefer? Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskier. O, Jaskier. Dla jednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją w wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. No raczej, na docierpliwych to Geralt nie dojrzał. Alta z Rivi, rzeźnika z Blaviken. A z kim mam przyjemność? Kim jesteś? Parszywy przybłęda, Gaunter Odim, do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Ta. A wiesz kim jestem? Nie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! No to Jaskier ładnie rozgromił wieść o Yennefer i... Widziałeś Yennefer? Geralcie. Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy tu chodzi o miłość? Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Ja też tak. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Dużo rzeczy. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. No nigdy nie wiadomo. I właśnie tutaj takie wzmianki zwiastują to, że rzeczywiście Wiedźmin może decydować lub znaleźć się w miejscu, gdzie ten gościu może potrzebować pomocy. Dobra. I widzę tutaj teraz fajną jedną zmianę. Ta minimapka pokazuje takie kropki. Jak idę po tych kropkach, one znikają. I to wskazuje nam miejsce, gdzie mamy pójść. Już sobie wypiłeś? Spoko rozwiązanie. O. To wypierdalaj. O skurwysyn. Nie chcemy tu takich jak ty. Ale zostaniesz po głowie i będzie koniec, no. Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dociąć. No właśnie. Trochę jednak pokozacze, co? Naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. Ciesław, Leszko, odstąpcie! Tam przybłędzie nauczkę w pojedynkę! Zły pomysł.
Dobra, brońmy się. No i koniec, no. Jeden. Dobra, walczmy. Fu, dawaj. Koń mnie tarasuje. Spierdalaj. To już? Ale słabo poszło, bo dostałem kilka plomb. Kurwa, później będą mnie wyklinać w tej wiosce, że przybył Geralt z Libii Wiedźmin i robi Borutę. I się napił oczywiście i robi Borutę. W pewnym momencie tak powiem, stan gry zostanie automat... Aha, dobrze, spoko. Dobrze, dziękuję. Przeczytaliście. Dobra, tutaj możemy wziąć opłatki Mirtu. To nam się przyda, na pewno. Na pewno jakiś mikstur, no bo... Cóż, Wiedźmin to jest gość, który potrzebuje takich mikstur. Umie oczywiście robić odpowiednie mikstury do wzmacniania swoich umiejętności, na przykład między innymi wzroku. Z tego co pamiętamy z części oczywiście poprzednich. Nie no, w ogóle gra mi się cholernie podoba, chyba spędzę czas do rana, żeby w to grać. Dobra, może... Dobra, tam jest coś. Tam jest punkt. Tam jest, widzę. Zapytaj Nilfgaardczyków, gdzie jest Yennefer. Tylko czy to jest daleko? No, chyba jest kawałek, co? No jest, teraz tak. Przyjmijmy najpierw zlecenie. Zlecenia, gdzie mieli misje poboczne. Dokładnie, tablica poboczna. Rozporządzenie numer 18. Kolejne wskazały każdy z onych do pracy prawych możliwości. Bla bla bla. Dobra, pozbierajmy i później to będzie w skrócie pewnie. Mamy zadania. Zadania poboczne. Zapytaj Nilfgaardczyków. Zapytaj, dobra. Ale ja chcę poboczne. Znajdź Dun, że nie się wiem. Zlecenia. Wiem, co ci Geralt natrafił na ogłoszenie wywieszone przez Odolona, jednego z mieszkańców wsi. Mężczyzna pragnął pozbyć się upiora, który nawiedzał okolice starej studni, a do tego potrzebny był zawodowiec. Był to typowa robota. Aha, dobrze. Dobrze, no to może zróbmy sobie zadanie poboczne w takim razie. Czy to jest daleko? Nie, jest to tutaj zaraz, więc po prostu to zróbmy. Ja tam samouczka nie będę, bo sam to raczej rozkminię. Dobra, to w międzyczasie sobie już tam pozbieram już. Dobra, czyli jesteśmy w tej stodole, w tym strzechą. Tam niby jest super, tak? O, no świetnie, kurwa. Dzień dobry. Dobrze, porozmawiaj. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. O kurwa, 20? Długo. To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone. Jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Żelarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniec. A wody nie ma. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha w jaka smutna mina. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała.
Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. No nie, na to nie pozwolimy. Kurwa. Nie, pomogę ci. Dobrze, po prostu. Pomogę ci. Bez interesu. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była. Na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. On jest jeszcze niedaleko. Po prostu. Dobra. Teraz tak. Czy to jest niedaleko? Kurwa. Kawałek pewnie. Gdzie to niby jest? Czyli w tamtą stronę aż, czyli na północ. To po prostu chyba wypełnimy przy okazji, co? A gdzie to... O właśnie, o właśnie. A, czyli to jest tu. Wiecie co? Na chwilkę przerwę nagrywanie i po prostu tym się... Kurwa, w chuj siku, zaraz wracam. No i jestem z powrotem. Dobra, to zróbmy to zlecenie. Licho przy studni. No jak mówiłem, ja, znaczy tak, nie mówiłem w sumie. Mam zamiar zwiedzać świat od A do Z. Także wszystkie wątki poboczne, cały świat na pewno przejdę. O, dobra. Wezwijmy tego. Jak to się Płotka nazywa, ten nasz wierzchowiec? Kurde, troszeczkę z Assassina ściągnęli. Ale spoko. To jest okej. Okay. Fajna, że jest taka właśnie podróż konna, bo no zawsze jednak Wiedźminem zwiedzanie wszystkich okolic na piechotę, no to... Szczególnie w jedynce to było długie. Długie. Ale pięknie to wygląda. Zobaczcie, ta okolica. Ciekawe miejsca. Dobra, to wiem, to jest legenda, to sobie... Dobra. Naprzód! Oto i osłabia studia. Południca. Ciekawe, skąd się tu wzięło. Zejdź z konia, kółeczko, dobra. Siądź z konia, przytrzymaj. Dobra, weźmy. Dziwne. Nie atakuje. No nie atakuje. No, nie atakuje. Okej, teraz mam problem. Czy mogę przeczytać bestariusz teraz? Nie mogę. Kurwa. Nie mogę. Jest bestiariusz. Upiory. Licho. Znaki wrażliwe na Irden. I na olej. Przeciw upiorom. Kurwa. Nie mam. Irden. Właśnie. Zapomniałem, że wcześniej trzeba... czytać te bestiariusze, bo inaczej nie da rady pokonać po prostu. I to jest właśnie taka wskazówka teraz, że jak się zabieramy za jakieś zadanie, mamy pokonać upiora, jakiegoś potwora, to lepiej przeczytać bestiariusz. A tego kurwa nie zrobiłem, zrobiłem błąd. Dobra, nic nie szkodzi. O, proszę. Uciekł, ale jutro pewnie no. Wróci. I tyle wystarczyło. Tak naprawdę tyle wystarczyło. Powiem tak, troszeczkę za łatwo jednak jest w tym Wiedźmie, chyba że to jest tylko początek, a później będzie znacznie trudniej. No Wiedźmin 1 i 2 był znacznie trudniejszy. A Wiedźmin 2 to się w ogóle różnił, ponieważ tam był całkowicie inny sposób walki. Ponieważ naciskaliśmy raz przycisk i on robił sekwencję ruchów. To było dziwne wtedy, bardzo dziwne. Dobra, pozwiedzajmy z
lalka. Skorzystajmy z wiedźmińskich zmysłów, bo może to być jednak coś ciekawego. Aha, to nie musimy przytrzymać, tylko nacisnąć raz i tyle. O, spoko. Nie, jednak musimy przytrzymać. Kurde. O, jest skrzyneczka. Niedźwiedzie sadło. Psie sadło? Stara kozia skóra. Dobrze, może się przyda do czegoś, nie? I znowu skrzyneczka. O! Unikat. No i właśnie, dlatego w takich grach jest warto eksplorować otoczenie. Bo nigdy nie wiadomo, co ciekawego znajdziemy. A jeżeli nawet się później nam nie będzie mieściły przedmioty, to po prostu proszę, przedmiot magiczny, przedmiot mistrzowski, elegancko. O, i mamy knigu. Pozwykły pamiętnik, przedmiot fabularny. Dziennik może się okazać pomocny. Zaraz go przeczytam. Złamane grabie. Zaraz zobaczymy, co w tym miejscu znaleźliśmy, a jest to dokładnie tutaj, czyli te licho ze studni. Dobra, chyba więcej rzeczy tu nie ma. Dobrze, więc wejdźmy do menu. Przedmioty fabularne. Pamiętnik. Wybierz zakładkę do użytku. Dobra, stało się. Złożył skargę na dziedziniec. Dziedzica. Przed sądem w zimie. Jeszcze wszystkie krzywdy. Kurwa, 12. Aha, to są daty, tak? 1259 rok. Fuck. Dobra, życie jak wolni. Ludzie, nie będę tu czytał wszystkiego. Może dziedzic się do nas wybiera, że paktować chce nakłonić, żeby się do jego wsi wrócili. Ponoć po tym, jak obumrał go syn, uspokoił się, nie nerwuje już o byle. Co? No to zobaczymy. W każdym razie ja się stąd ruszać nie zamierzam. Aha, to mogę eliksy w trakcie gry używać teraz. Spoko. Zawsze to coś, nie? Dobra, wyjdźmy stąd. Wezwijmy swoją tą płotkę tego wierzchowca. O, jest. Dzień dobry, koniku. Ja nie będę cię nazywał płotką, tylko może, nie wiem, galoper. Dobrze. Albo WWO na przykład. Skoro wierzchowiec, to będzie. Oho. Dobra, ja was kurwa załatwię. Czyli tak, wiedźmiński miecz. Przytrzymaj. Dobra, teraz tak, podpalmy. Dobrze. Bronimy się. Aha, to wybieramy. Teraz właśnie trzeba było poczytać, na co są wrażliwe gule. Na tak na... Co mnie kurwa tam atakujesz, panie? Dobrze, gin śmieciu. Bakłażanie jeden. Chowany w wilgotnej ziemi. Złoczyńco. O! Czyżbyśmy uruchomili jakieś zadanie poboczne i pozbyliśmy. Czy pozbyliśmy się guli z zadania jakiegoś? Kurwa, modlitwa do jakiegoś bożka. No i spoko, no i fajnie. Znów pojawi się w... Aha! Aha, czyli możemy... czyli... A coś, o czym chyba czytałem lub widziałem, że... Właśnie
wyzwalając jakieś miejsca od potworów, też dostaję punkty oczywiście i właśnie ludzie się w nim pojawiają, ale zejdźmy z Kunia przy okazji i porozmawiajmy oczywiście. Porozmawiajmy. Jakieś wieści z Wizimy? Tak, kurwa. Frytki przywiozę. Pokaż mi swoje towary. Nie, no nie będę teraz handlował, no bez sensu, jak ja nie mam kasy. Spierdalaj. Nie, bywaj. Bywaj, nara, hej, cześć, pa. Miłego dzionka w ogóle, fajnego browarka. Zimnego piwka w domu. Dobra, jedziemy teraz. Czyli tak, dwa razy. Jedź, Płotka. Płotka, ale dał nazwę. Co jest WW, a nie żadna Płotka. Co to za znak zapytania? Kurwa, ile to jest po prostu po drodze wszystkiego. O, zobaczcie, teraz znak zapytania, tak? Ja wiem, że możemy tu zanurkować. O. No, tylko że nie z tej strony oczywiście. Kurde, ale się wpierdzieliłem teraz. O ja pierdolę, ale ja to zaraz... Dawaj, Witcher. No. O Jezus. Noż kurde, ale głupio zrobiłem. Dobra, możemy przejść tędy. O! Patrzcie, ukryta skrzynia. Drabina. No i oreny. Oczywiście oreny. W Wiedźminie to jest waluta, której używamy do... To jest znak zapytania. Kurwa, to jest po prostu tyle rzeczy. Okej, dobra. Dobrze, teraz tak. Tak, o, pięknie przeskoczył przez płot, jak assassin. Dobra, jesteśmy. Rozmawiasz ze swoim psem. To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mówię. O, jaki posztucowany. Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się. Kurwa, to też mają teorię, nie? Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie Huzar, zażarłyby mnie żywcem. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. No to już zaczynasz mówić do rzeczy. Dobrze, pomogę ci. Pewnie, że ci pomogę. Od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz? Ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało. Żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Dobra, teraz tak, tu mamy to zadanie. Ale je sobie zrobimy później i weźmy zadanie główne. Dokładnie. A w międzyczasie oczywiście też myślę, że nie wypełnię te wszystkie zadania. Będę się starał oczywiście to robić. Dobra, myślę, że zakończymy na tym ten odcinek, ale najpierw zapiszemy. Tak jest. I sobie napełnię energię medytacją, bo zaraz i tak będę ciągnął drugi. Zróbmy to. Wystarczy godzina. Dobra, Wiedźmin już odpoczął. Życie jest. Dobra. No, mam nadzieję, że też się podobał odcinek drugi. Staram się oczywiście jak najwięcej opowiadać, ale czasami nie ma na to miejsca, bo jest odgroman dialogów. Będzie jeszcze na to czas. Będzie jeszcze na czas na pokazanie oczywiście wszystkiego. Co się rusza?
No, wielka gra, no kurczę, po prostu też aż mi się w głowie to nie mieści, że to jest polska gra i to jest najbardziej oczekiwana gra roku 2015. Nie dość, że Dying Light zrobił furorę w lutym, to teraz kurwa Wiedźmin. No. Niesamowite, nawet na Wall Street umieścili wielkie plakaty, wielkie transparenty. Tam też wielka organizacja tego wszystkiego, tego całego przedsięwzięcia. Ogromne pieniądze oczywiście wpompowane, które tak naprawdę się szybko zwrócą dla CD Projektu Red. Dobrze, także koniec gadania. Na tym zakończymy ten odcinek. Do zobaczenia następnym razem już niedługo. Trzymajcie się, hej, cześć, pa. I saw a long ship made of the claws of dead men. The wraiths drove everyone to the shore. My daughter too. No man who meets the hunt returns to this world. I returned.